Jabłek, jesteście tam? Kilka tysięcy pasjonatów japońskiej motoryzacji. Samochody japońskie, Wututu Festival, drifting, pokazy. Działo się, oj działo, pełne wariactwo. Brak oleju w miskach oleowych od Hondy. Taki jest właśnie Japfest. A działo się bardzo dużo, to jak zawsze, jak co roku. Mariusz, jak ci się podobało na Japfeście? Znaczy, to jest w ogóle niesamowite, że przyjeżdżają ludzie z całej Europy, Hondami, Toyotami, no wszystkim, co japońskie, i się bawią. Bawią się, piją, tańczą, skaczą, strzelają z wydechów, z marchewek i z wszystkiego, co... Po prostu festiwal, bawią się. Dla mnie super zajebista zabawa ludzi, którzy są pozytywnie zakręceni. I nie było żadnej BM-ki. Słuchajcie, ale Japfest to przede wszystkim narodziny Sylwet. Nie narodziny, tylko urodziny albo powstanie z popiołów tego, co nie działało. A teraz działaj za f***ana tak, że dupę urywa. No właśnie, słuchajcie, chyba ostatnia rzecz, która nie działała w tym samochodzie, czyli hamulce, zaczęły działać. Mariusz znalazł powód i był to taki trochę głupi powód, co... No, błaha rzecz, ale ważna, powodowała, że całe operacje, które robiliśmy, to zły na niczym, a teraz działa. Ręczny. Tak, działa. Dokładnie, działa ręcznie i słuchajcie, to było niesamowite uczucie, jak jechałam dwójka, trójka, czwórka, ten samochód już sam się ustawiał, jeszcze go podcinałam na ręcznym, a potem prowadziłam tak, jak chciałam. Potem mogłam sobie spokojnie go kontrolować przy pomocy tego ręcznego, więc właściwie, no co? Skręt działa, już nie wali tak na kierownicy, hamulce działają, samochód ma mega dużo mocy, to teraz tylko dużo wygrywać. Opon i paliwa. Paliwa tyle, że o Jezu, jak alkoholik taki typowy, spod sklepu, co wyjazd to betka. Słuchajcie, dokładnie, to jest niesamowite, bo jest strasznie oponożerny i paliwożerny, ale to dobrze, najważniejsze, żeby działał i żeby nie było żadnych problemów. No i oczywiście teraz to zaczyna się wjeżdżanie w to auto, ponieważ to nie jest tak, że masz super, hiper, purę i wsiadasz i mówiąc kolokwialnie... Ten samochód, emocje muszą być, a nie jak pan Wodyowski. Teraz trzeba się wjeździć, bo to jest to, co ja wielokrotnie powtarzam, jak jeździłam Raptorem, czyli Nissanem S14 z wolnosącym silnikiem 6,2 litra, niecałe 500 koni mechanicznych, który jeździłam w zeszłym roku i jeszcze 2 lata temu i nawet stawałam na podium z tymi potworami, ale to ten samochód niesamowicie czułam. Tam jak widziałam zonę, to ustawiałam się do tej zony, potem ją pięknie przejeżdżałam, następnie widziałam kolejną zonę, ustawiałam się do tej zony następnej, pięknie ją wypełniałam. W tym samochodzie, w S15, to jest tak, że ja widzę zonę i jestem w tej zonie, więc... Czyli bardzo dobrze, też widzę Ciebie, a później jestem w to, znaczy jestem obok Ciebie, także nie ma co się tam tegować. Generalnie auto zaczęło działać, jesteśmy zadowoleni, Japfest rozdziewiczył na japońskim zlocie, japońskim samochodem z amerykańskim silnikiem, zrobiliśmy zajebistą robotę. Teraz jedziemy na Mistrzostwa Polski. Słuchajcie, rzeczywiście Japfest to 3 dni fantastycznej zabawy ludzi, którzy kochają japońską motoryzację, więc można było spotkać tam przeróżne auta, seryjne, zmodyfikowane, sportowe. Rzeczywiście dla każdego fana JDM-ów, każdy fan JDM-a coś tam znajdzie dla siebie. Mów do mnie po polskiemu. Było fajnie, po prostu było fajnie i była atmosfera fajna, nie było jakiegoś nacisku, stresów, nerwów. Drifterzy pokazali, do czego służą samochody, do czego służą tylne dyfry zaspawane. To są 3 dni świetnej zabawy, gdzie ludzie przyjeżdżają tam z namiotami i przez 3 dni śpią na lotnisku. Świetnie się ze sobą bawią, testy są wydechów i to takie robione nie przez organizatorów, tylko właśnie przez uczestników. Sami sobie komisję zrobili przy drodze, idziesz sobie tam i pokazują ci karnego kutasa albo 10 na 10. No, bawili się. Tak. Łącznie z tym, że nasz junior jechał hulajnogą elektryczną japońską, to też spalił kapcia, dostał nagrodę. Dokładnie. Tak, było
fajnie, no. Mi się wydaje, że polecam takie imprezy. Rzeczywiście to są takie fajne imprezy, gdzie bez stresu, bez jakiejś napinki, bo nie ma zawodów, nie ma stresu związanego z tym właśnie. Oj, tu ci przeszkodzę. Był stres, słuchajcie, ona gada tak, wiesz, z drugiej strony, był stres. Ja z tym ludźmi rozmawiałem. Tam były konkursy na najładniejszy samochód z lotu, na najbardziej stuningowany i różnych marek. Oni się stresują. Wierzcie mi, oni czyszczą każdą śrubkę, felgę, jakieś pierdoły. Oni byli tak zesrani, tak przeżywali. Też były takie malutkie mikrozawody driftingowe i chłopak do mnie też przyszedł, że kurde, zajął 6 miejsce w kwalifikacjach. On to tak przeżywa, tego pierwsze zawody. Były emocje, to nie możesz powiedzieć, że nie. Nie, emocje są. Ja mówię tylko, że nie było takiego stresu i napinki, które jest podczas zawodów naszych, aczkolwiek może ja to troszeczkę inaczej odbieram. Rzeczywiście dla mnie to była świetna zabawa, natomiast faktycznie dla tych osób, które nie uczestniczą na co dzień w zawodach, w Mistrzostwach Polski czy w innych zawodach driftingowych, czy Time Attack, tak? Bo tam też były inne zawody, nie tylko drifting, to mogą być naprawdę niesamowite emocje i duże emocje, więc ja myślę, że po prostu z jednej strony oczywiście chodzi głównie o zabawę, chodzi o to, żeby spotkać się z innymi fanami japońskiej motoryzacji. Spotkać. Poznać kulturę, oni tak? Oni się spotykają, a później krzyżują łycha wieczorem, piwko japońskie. Zabawa, po prostu to jest zabawa i to jest fajne. I co muszę powiedzieć? Co muszę powiedzieć, to wielkie słowa uznania dla organizatora. Zrobili taką kuźwa robotę, tam wszystko pasowało, tam nie było żadnych problemów. Wszyscy wiedzieli, gdzie są toalety, wszyscy wiedzieli, gdzie jedzenie, gdzie, o której godzinie masz się stawić na starcie, wszystko było. Tak, niesamowita organizacja, niesamowita praca organizatora i też tutaj pełna szapoba dla organizatora, że stworzyli taki event, który jest wręcz kultowy wśród fanów japońskiej motoryzacji. Nie wręcz, tylko jest. Bez Japfestu to jest koniec świata. Nasz kumpel, drifter, zbudował samochód, został wybrany teraz samochodem z lotu chyba. Znaczy chyba, na pewno. TS-13 Silvia, taka trzynastka, bardzo mocno zmodyfikowana. To on jest najbardziej szczęśliwym facetem na świecie. To jest jego marzenie, żeby wyjść na scenę i dostać najlepszą nagrodę z lotu. No, można, nie? Ale nie tylko chodzi o nagrody, ale chodzi o to, że ludzie, uczestnicy, już kończąc tę imprezę, pytali się o termin przyszłorocznego spotkania Japfest, ponieważ chcieli sobie już zaplanować urlopy na ten czas, więc jak widać... Jak można planować sobie 3 dni wyjęte z życiaku? W zeszłym roku rozmawiałam z jednym z organizatorów, który zarządzał miejscem dla konkretnego klubu. Nie pamiętam, czy to była Celica, czy to była Honda, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że był to piątek, godzina około 13 czy 14 i on mówi, mało ludzi, a ja spojrzałam, pełen plac samochodów, mówię, kurczę, jest dużo, a poza tym mówię do niego, słuchaj, jest piątek, jednak środek dnia, daj szansę, by ci ludzie dojechali. On mówi, o nie, nie, my już od zeszłego roku wzięliśmy urlopy i wszystko jest przygotowane na ten dzień. Więc zobaczcie, jak to oddaje, jak bardzo ważne i kultowe jest to miejsce i ten zlot. No, ludzie kochają motoryzację i tam mają taką, mogą wypuścić tą luźność, tą swobodę. No mówię, wieczorem można się spotkać, można drinka wypić, można pogadać, a dzięki naszemu sponsorowi firmie Black mogliśmy ratować na drugi dzień. Mieliśmy takie cutshoty, chodziły tak po terenie idealnie. Zabawa, no zabawa, ale bezpieczna zabawa, nic się nie wydarzyło. Koncerty, muzyka, były teamy, które bawiły się do 7 rano, całą noc tańczyli, bawili się i nikt nikomu nie powiedział, że było głośno, także trzeba tam pojechać. No właśnie, wieczorem, słuchajcie, oczywiście wieczorem następowała najczęściej jakaś integracja w podgrupach, ale też w sobotę odbywa się ogromna gala, gdzie są wręczane nagrody. Jest to niesamowita impreza, niesamowita impreza, która trwa do rana. Kilka jest godzin, fantastycznie zorganizowana. Światła, dymy, samochody, które wjeżdżają, piękne dziewczyny, które się przy tych samochodach tam oprócz niej, bo ona jest najładniejsza. Bardzo miło. Natomiast słuchajcie, jest to rzeczywiście niesamowita impreza. Co więcej, bardzo dużo też na scenie się działo, ponieważ na scenie były spotkania z pasjonatami, z producentami, z dystrybutorami i można było też zaczerpnąć bardzo ciekawej wiedzy. Nawet ja coś powiedziałem tam mądrego podobno, bo mi powiedzieli dziękuję. Nawet kilka razy. I też powiedziałem, że nie ma BM-ek i mi bili brawo. Tak było. Więc słuchajcie, reasumując,
świetna impreza dla każdego fana motoryzacji. Nawet nie tylko powiem japońskiej motoryzacji, ale motoryzacji. Miejsce, gdzie można spotkać się z pasjonatami, z ludźmi, którzy mają naprawdę też fajną wiedzę i chętnie się dzielą tą wiedzą, więc myślę, że warto pojechać na taki trzeba to zobaczyć, bo można spotkać pasjonatów i pasjonatów, bo ja spotkałem takich, którzy kochają ten samochód cały, byli tacy, którzy kochają tylko z zewnątrz, a pod maską i w bagażniku było o matko. I oni też tym przyjechali, ale chyba wrócili do domu, nie spaliły się te samochody. Także przekrój i możliwość obejrzenia fajnych samochodów, a mamy w Polsce czym się pochwalić, bo naprawdę mamy samochody takie, że dupę urywa. Ja tam chcę jeszcze pojechać. Oczywiście przepraszam wszystkich użytkowników BMW, że się śmieję, ale po prostu taki mam stosunek do tego, nie jestem. My też mamy BMW. Mamy to kilka, ale z takich zmiażdżonych. Natomiast oczywiście to są żarty. Poddano sytuację, bo jak będziemy na zlocie BMW, to powiem, że nie ma Hond. Tak? Natomiast potwierdziło się to, że jednak Honda, i to jest autopsja nasza, Honda bierze olej. Każda Honda bierze olej i też pan do nas przyjechał, bo pilnie potrzebował oleju. Ja mówię, jak do Hondy masz za darmo, do Hondy. I 5W30 wlewał naszego, tam, z którego mamy do busa, bo uratowali się mu życie, bo taka czerwona kontrolka mu mruga cały czas. To olej. Olej to. Słuchajcie, dajcie znać, czy na jakich zlotach byliście, jakie wam się najbardziej podobały, jakie najbardziej zapadły w pamięć. A bardzo ciekawa jestem, czy te zloty się cały czas odbywają. Może odwiedzimy w przyszłym roku, może jeszcze w tym roku inne zloty, duże zloty. Dużo będzie się działo jeszcze w tym roku. Co? Dajcie znać, co wy miło wspominacie i dlaczego. Z chęcią poczytamy, a może fajne jakieś odpowiedzi nagrodzimy gadżetami. Niech piszą od serca. Niech piszą nie dla nagród, tylko dla wiadomości. Tararara. Tak wam powiedziałem, ja Mario. Z przyjemnością was zmotywuję, naprawdę mamy fajne rzeczy dla was, więc piszcie, komentujcie, a my będziemy wybierać fajne odpowiedzi. No i do następnego razu, bo mamy kolejne ciekawe materiały. No to nara. Cześć.